Hejka, dzisiaj będziemy otwierać fanbox. Zaczynamy. Ciekawe, co będzie w tej kuleczce. Co to będzie za zwierzątko? Jak myślicie? No, zgadujemy. Co myśli Ninka? Nie wiem. No to dobrze, to wkładamy do miseczki. To chyba pingwinek. No, coś będzie fajnego. Tutaj jest napisane, że to będą jakieś polarne zwierzątka. To będzie foka? Misiu! Co to jest? Misiu! Ale tutaj mamy do wyboru jakie zwierzątka? To mamy niedźwiedź polarny, foczka albo pingwinek. Ale wyciskamy. Słodko. Teraz już suszymy w ręczniczku naszego misia. O, tak on wygląda. To będzie miś polarny. To tutaj są jeszcze jakieś gadżety do tego. Co tutaj jest, Linda? Jest. Tak, coś tu można napisać i wymyślić imię i to trzeba tu tak... To jest chyba obruszka jego, co? Ułożyć. Taki szaliczek jakby. No i to się wtedy przekłada. Można... Zawiązać mu wokół szyjki. No, ale musimy chyba teraz wysuszyć suszareczką, co? Będziemy suszyć suszarką. Uwaga. Proszę bardzo, Ninka i Linda. Proszę, Linda będzie, włącz suszarkę, proszę. I suszymy, do góry, no. Mocno, jeszcze wyżej. I suszymy. Jak chcę. Daj miśka tak troszkę, żebyśmy mi widzieli, że to misi. Nasz misiaczek cały czas się suszy. A tutaj w instrukcji jest napisane, że najpierw trzeba go umyć, później odkryć, co to za zwierzątko, następnie wysuszyć do końca i na końcu ogrzać jego serduszko. A gdzie on ma serduszko, dziewczynki? Teraz będziemy grzać jego serduszko. Bo misiu już jest prawie wysuszony. Tu mamy w tym zestawie certyfikat adopcji i tu właściciel tego zwierzątka obiecuje, czy będzie się zajmował dobrze tym zwierzątkiem. A będzie dobrze się zajmował? Tak. Super. Nasz misiaczek, żeśmy odkryły, że kiedy jest mu zimno, nie dotykamy serduszka, nie przytulamy go, zmienia mu się serduszko na jaki kolor? Na nie? Niebieski. A kiedy go dotykamy, przytulamy, to zaczyna mu się robić różowy. Nadałam imię mojemu misiowi cukierek. I teraz założymy mu obruszkę, co? To jest taki szaliczek z imieniem. No, cukierek, cukiereczek, można różnie mówić. O, jaki fajny ma ten szaliczek, taki różowy, cieplutki. Pokażesz nam z przodu miśka. O, jak fajnie wygląda, co? Jest już suchutki, dziewczynki go wysuszyły, a teraz go troszkę poczeszą po włoskach, co? A nie po oczach. Nineczka troszkę. No, pokaż, jak tam go poczesałaś troszkę. No, teraz już ładnie wygląda.
Pokażemy teraz tą obruszkę z imieniem. O, cukierek, tak byśmy napisały. Teraz można się miśkiem pobawić. Tak? Żegnamy się już z widzami. Co mówimy? Pa, pa.